Masla i cześć, Tomasz Zanosz. I zapraszam Was na kolejny odcinek z Zapraszamy do Meta. To jest materiał uzupełniający do ostatniego odcinka, czyli siódmego. To się nazywa 7.1. I co dokładnie, no, chwilę po emisji naszego odcinka, właściwie jeden lub dwa dni, już nie pamiętam, pojawiły się decyzje właśnie wojewody a propos tego odcinka Meta, czyli Metro Kierunek Karolin. No i tak, co możemy się tutaj dowiedzieć? Odcinek będzie obejmował budowę stacji C3, C2, C1, czyli to, co mówiłem, z szybem startowym za stacją C1, stacją techniczną postojową Karolin, dwoma wentylatorniowymi szlakowymi V3, V2, czyli analiza tego oczywiście będzie, ale to już później, i za stacją, przed stacją C4, czyli Powstańców Śląskich, będzie komora demontażowa. No i oczywiście będą cztery tunele, D4, D3, D2, D1, no i infrastruktura poboczna, całe zbrojenie i podłączenie z siecią kolejową PKP przy właśnie tej stacji techniczno-postojowej. Stacja STP będzie się znajdować oczywiście w Warszawie, cały ten budowa będzie się znajdować w Warszawie, na Bemowie i gminie Ożarów Mazowieckie, czyli w teorii można powiedzieć, że metro wyjeżdża poza granicę Warszawy. Także decyzje już wszystkie są. Jedyne, na co aktualnie czekamy, to na powiedzenie od metra, właściwie informacje od metra. Idziemy, budujemy. Także w całości teraz czekamy tylko na metro i jeżeli tak powiedzą, no to co dużo nie mówić. Prawdopodobnie koło 1 września lub później, nie, zobaczymy, też jest pandemia i nie ma osób i tak dalej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Z tego, co wiem, tak jak mówiłem, Gular Mark jest gotowy. To jest tylko i wyłącznie chyba, z tego, co mi się wydaje, po stronie metra. Czekamy. Jak będzie, to lecimy. 3 lata, włączamy licznik i czekamy na komunikat. Następna stacja Karolin. No i co dużo nie mówić, jak będą kolejne newsy co do budowy i tak dalej, oczywiście Was o tym poinformuję. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie górę. Jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco, to kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce. Kolejny materiał to będzie Brudno. Z drona, z mapami 3D. Znaczy, nie wiem, czy mapy 3D Wam pokażę, bo jeszcze muszę nad nimi popracować, chociaż może być nieźle. Będą głównie ortofoto, ale co ważniejsze, pojawi się później winnica. I to w tym miesiącu, spokojnie. Już wkrótce. Cześć!